przestrzegiem. Szukał ludzi gotowych pójść za nim, by łowić serca z ubożym prawdą. O Panie, to Ty nam spojrzałeś, moje usta już wyrzekły me imię. Swoją markę pozostawiam na brzegu, razem z Tobą nowy dzień przynieść mu. Druga zrobka. Jestem ubogim człowiekiem, moim skarbem są ręce gotowe do pracy z Tobą i czyste serce. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta już wyrzekły me imię. Swoją markę pozostawiam na brzegu, razem z Tobą nowy zacznę dziś. Wobec wszystkich. Brawo! Siostra generalna. Na to nie wiedzieliśmy, że siostra. Siostra nadgeneralna może. Nadgeneralna. Nie wiem, jak tutaj dostrzec, to tak. W każdym razie bez względu na to, jakie szarże tu w zgromadzeniu, siostra ma, pewnie już wszystkie piastowała, bo siostra jest jedną chyba z najbardziej doświadczonych Elżbietanek, tak? I jest również dla akcji katolickiej no, niezwykle cenną osobą, tak, życzliwą, wielkim przyjacielem, tak, akcji katolickiej. Ten ogród, który Państwo widzicie, którym możemy się cieszyć, to jest dzieło siostry nadgeneralnej Stelli. I warzywa, które czasem mamy ochotę, jak ktoś do siostry przyjedzie, to dostanie w zupce, czy na śniadanko, czy na kolację, jako dodatek na pewno dostanie nowaliki z tego ogrodu. A na obiad zje ziemniaczki z tego ogrodu. A co to jest? Ten ogród wielu z Państwa zna, bo rósł na naszych oczach. Pamiętamy, jak siostra Stella nas tutaj prosiła, żeby ostrożnie się obchodzić z tymi młodymi sadzonkami, a teraz proszę bardzo, wielki las, tak. Więc jesteśmy bardzo wdzięczni za gościnność. Bardzo serdecznie dziękujemy. Pozdrawiamy wszystkie siostry Elżbietanki. Widzimy, że ciągle tak, klasztor, budynki ciągle rosną, czy jakby na nowo są tak, pięknieją, są odnawiane, są w świetnym stanie. My dzisiaj z moją małżonką mieliśmy okazję tutaj nocować, gościć, zresztą nie pierwszy raz. Wiemy, że tutaj jest bardzo przyjemnie. Śniadanka i w ogóle wyżywienie w wykonaniu sióstr jest świetne, więc wszystkich serdecznie tutaj w imieniu siostry tu już reklamę taką uprawiam. Proszę tu przyjeżdżać i dbać o nasze siostry. Skoro jestem, ksiądz Marian chce coś o siostrze. Proszę Państwa, to jeszcze takie dopowiedzenie, bo siostra generalna to jest babcia ciocia. I babcia ciocia najbliższą sobotę w katedrze w Łomży będzie przeżywała święcenia kapłańskie swojego siostrzeńca, bratanka. I ja jadę właśnie razem z siostrą do Łomży na te święcenia. W piątek już wyjeżdżamy, w sobotę święcenia.
Ja w sobotę muszę wrócić, bo w niedzielę już Komunia Święta, ale z przyjemnością jadę i teraz to, co zaśpiewamy, to w intencji tego bratanka, który najbliższą sobotę zostanie Chrystusowym kapłanem. Ja proponuję tutaj jak długo w sercach naszych ktoś to miał. Która to strona? Strona 70. Strona 70. Proszę wstrzymać tutaj. Ojczysta miłość mi, stać będzie kraj nasz cały, stać będzie gwiazdu grud. Zwycięży orzeł biały, zwycięży polski ród. Stać będzie kraj nasz cały, stać będzie gwiazdu grud. Zwycięży orzeł biały, zwyciężył polski ród. Jak długo na Wawelu brzmiły gwóźdowski dzwon, jak długo z gór karpackich rozpiewa polski ton. Stać będzie kraj nasz cały, stać będzie gwiazdu grud. Zwyciężył na Bałtyk będzie słać, jak długo polskie grody nad Wisłą będą stać. Stać będzie kraj nasz cały, stać będzie gwiazdą grud. Zwycięży orzeł biały, zwycięży polski lud. Stać będzie kraj proszę Państwa, to co widzicie, tu pytał mnie prezes, pan mój przyjaciel Jasiu Zimroz. Ten śpiewnik to jeszcze dawno, dawno temu wymyślił mówiący te słowa, a pomagał mi syn pana Janka, który był przez 17 lat szefem Rady Budowy Kościoła, Wojtek Zarzycki. On wtedy był uczniem jeszcze. Ale szefem był Jasiu Zarzycki, tego co ja wiem. Czy Wojtek był szefem? Wojtek mi to składał. Jako uczeń 8 klasy, a później liceum. Było tak, że Wojtek już mi składał gazetkę i wyobraźcie sobie, był już w klasie maturalnej, a czcigodna małżonka Zosia mówi kiedyś do mnie, proszę księdza, niech ksiądz go trochę zwolni, bo on ma maturę, on się nic nie uczy. Ja jak coś potrzebowałem od Wojtka, jeszcze komórek wtedy nie było, dzwonię na telefon, jak się mama odzywała albo tata, to był głuchy telefon, odkładałem. Ja im się później to przyznałem do tego grzechu. Ale słuchajcie, a Wojtek, mój uczeń, najlepszy z Polkowic, zdał bardzo dobrze maturę i poszedł na studia. I na studiach mieli przedmiot informatykę, ale pani magister, która wykładała
informatykę, jak się zorientowała, że pan Wojtek, już na studiach się mówi, proszę pana, i pyta się, panie Wojciechu, to może pan weźmie te zajęcie? A Wojtek mówi, dobrze, a gdzie się pan tak nauczył? Dobrze. A on mówi, w kościele. To ona zwątpiła, jak to w kościele? I Wojtuś opowiedział, jak taki proboszcz budującego się kościoła jego angażował. Nawet pojechał na tydzień czasu do Nowej Rudy. Mieszkał u mojej mamusi, a do drukarni chodził, żeby się przyuczyć, jak to wygląda poligrafia. I proszę państwa, ta pani magister z góry już mu dała bardzo dobry, już go do końca nie pytała, a Wojtek prowadził ze swoimi koleżankami i kolegami wykłady z informatyki. I na pewno lepiej nauczył niż ta pani magister, która miała płacone za te wykłady. A to studia były gdzie? W Poznaniu. A proszę państwa, to tak mówię, w tej chwili jeszcze coś tutaj zmieniam, będzie dodruk tego śpiewnika i jak zechcecie ze mną kiedyś jeszcze pojechać może na pielgrzymkę, a mam 3 wolne miejsca Sanktuaria Maryjne Europy, 12-27 września tego roku. Jeżdżę zawsze z panem Stachem Kotem, z biurem pielgrzymkowym Elżbieta. Już będę tam 4 raz i wcale mnie to nie nudzi, bo Fatimie w Lourdes, w La Salette, w Val d'Étang jestem zakochany. Tam można siedzieć, patrzeć, nic nie mówić, tylko patrzeć na Maryję, patrzeć na tych ludzi tam modlących się. I człowiek tam ładuje swoje akumulatory. Kiedyś biskup Rybak, który mnie wypaczył w Bielawie i przysłał do Polkowic, no widział, że ja tam coś tam robię i mówi, księże Marianie, może ksiądz tak na urlop by pojechał? Ja mówię, no jadę na pielgrzymkę. A nie, to pielgrzymka to nie jest urlop. Ksiądz sam powinien odpocząć. A ja do niego mówię, ekscelencjo, to właśnie z tymi ludźmi, z moimi parafianami ja najbardziej odpoczywam. Już więcej biskup mnie nie agitował na jakiś prywatny wyjazd. I dotychczas wszystkie moje prawie urlopy to są urlopy pielgrzymkowe i za to Panu Bogu dziękuję. A tu się cieszę, że kolejny raz widzę swoich przyjaciół i z Legnicy, i z Polkowic, i z innych miejscowości. I cieszę się, że ta majówka, no mimo że czasem musi być przekładana, ale się udaje. Tu w tym pięknym miejscu. Nam tu brakuje jeszcze no takiego... Bardzo fajnie, że mamy siostrę Elżbietanki, ale nam tam brakuje domu pielgrzyma. I w tej chwili jesteśmy już mocno na rozmowach i kto wie, czy jeden z tych domów, które tam stoją przed bazyliką, nie kupi Caritas i kto wie, czy może jeszcze, jak Pan Bóg pozwoli, w tym roku rozpoczniemy, a w przyszłym roku już na pewno adaptację. Musimy się dogadać tylko z panem konserwatorem wojewódzkim, bo to są zabytki. Konserwator nic nie pomoże, a wiecie jak to jest. A czasem narobi no, takich różnych schodów. Ale Wojtek, ale ja myślę, że z nim się to już mamy dobrze sprawy umówione. I to kochani nie będzie wcale konkurencja dla sióstr, bo benedyktynki też mają pokoje. I tu musi być więcej takich miejsc, gdzie można przy matce będzie się skupić, gdzie można będzie prowadzić różne rekolekcje, a sami państwo wiecie, jak gdzieś jedziecie na pielgrzymkę, każdy chce mieć pokój jeden albo dwuosobowy z łazienką. Każdy chce mieć jakieś godne warunki. Taki dzisiaj świat. I ta koncepcja, którą mamy zrobione na ten dom, przewiduje właśnie takie pokoje, tylko dwuosobowe, z łazienką, z windą, prawda, na drugie piętro, bo no dzisiaj są takie czasy. Natomiast czekamy teraz, bo w jesieni ma już być otwarcie tych nowych funduszy europejskich i ciągle mamy nadzieję, że jeszcze na konto rewaloryzacji Krzeszowa uda nam się odrestaurować Krzeszówek. To w kierunku, stąd jest niecałe 2 km w kierunku na Mieroszów. Jest piękny kościół, tam był początek, proszę państwa, Krzeszowa. Anna Księżna w
która funduje Krzeszów, to jak ściągnęła benedyktynów, to właśnie do Krzeszówka. Po 50 latach benedyktyni odsprzedają to cystersom i cysterci już dalej kontynuują to wielkie dzieło i tu wybierają sobie Krzeszów i tu budują wielkie sanktuarium. A wszystko zaczęło się po bitwie pod Legnicą, gdzie ginie Henryk Pobożny, gdzie jego żona, księżna Anna, funduje Krzeszów i ściąga tutaj cudowną ikonę Łaskawej Pani. I ta ikona, proszę Państwa, ma tutaj niesamowite branie, jak byśmy powiedzieli takim językiem młodzieżowym. Ja Wam tylko jeden przykład z ostatnich lat powiem. Dzisiaj zauważyliście, że pierwszy chłopiec, który był chrzczony, ma na imię Błażej. Bohater. Mówię dlaczego. Mamusia tego Błażeja, Kasia, jest pielęgniarką. Lekarze jej powiedzieli: Kaśka, mąż architekt, Kaśka, ty nigdy dzieci nie będziesz miała. No ona zgodziła się z tym i namówiła swego męża, pojechali do Jeleniej Góry, tam gdzie urzęduje nasza Basia, dentystka, która mnie też leczy, powiem za darmo, nie wiem jak ja jej się odwdzięczę. I w Jeleniej Górze przeszli ten cały cykl szkolenia i w końcu jest telefon: Pani Kasiu, są tutaj dwie dziewczynki. Mama zdrowa, tylko niezaradna kobieta, urodziła te dziewczynki, oddaje. Prawnie wszystko jest ok. To bliźniaczki były? Nie, jedna starsza, druga młodsza. Mama nie daje sobie rady. No i Kasia pojechała, zakochała się w tych dziewczynkach z tatusiem, czyli ze swoim mężem. Biorą dziewczynki, no jeszcze przed moim przyjściem, albo jak już moje przyjście było, to tak to było. Jeszcze wtedy nie byłem zorientowany. Minęło coś chyba 4 lata, albo 3, 4. Dzwonią z Jeleniej Góry: Pani Kasiu, ta kobieta urodziła synka. Ma chyba 6 tygodni. Bierzecie? Nawet się nie zastanawiała. Bierzemy. Mężowi powiedziała po przyjściu z pracy. Pojechali, zakochani. Jestem na tych ścinach tego chłopca, pięknie ubrany w taką czapkę, tutaj mucha, prawda? No to ja już taki chrzty widziałem, jak to kiedyś Orzech robił, to taki chrzest zrobiłem po swojemu, bo dzisiaj moja ekscelencja to tak wszystko robi zgodnie z przepisami. Ja się nie umywam do tego, a ja tak trochę po orzechowemu. No i przyszedłem, spotkanie oni mieli, obiad u nas tam w restauracji na górze. No i tam sesja zdjęciowa, wziąłem tego chłopca, bawimy się, zdjęcia, on uśmiechnięty. I patrzę tak w oczy, mówię: Kasiu, jakaś ty szczęśliwa. Ja widzę w twoich oczach miłość Boga. Kaśka nic nie odpowiedziała. Ucieszyła się, po 3 tygodniach przychodzi, mówi: wie ksiądz, ja wtedy nie byłam pewna, coś się źle czułam, poszłam do lekarza, a lekarz mojej rodziny mówi: Kaśka, przecież ty masz dziecko pod swoim sercem, ty jesteś w ciąży. No chłopak ma rok, ile? Urodził się, rok temu to było. No to mnie fachowcy pytają, ja się na tych sprawach nie znam. No, Kaśka, no ile może być? 30 lat, no. I słuchajcie Państwo, urodzi się ten chłopiec, mają trójkę swoich dzieci i czwarty chłopiec z ich kości, z ich krwi. Ale to jeszcze nic, to muszę też Wam powiedzieć, bo to warto nieraz nawet w rodzinie opowiedzieć. Kasia mi tu opowiada pewnego razu: proszę księdza, przyjechałem ze szpitala i widzę, że najstarsza dziewczynka, ona ma chyba 5 lat albo 6 lat, coś taka niespokojna, taka nerwowa, nie chce się bawić i w końcu widzi, że coś nie jest tak i mówi tak: co ci się stało? Nie pamiętam imienia, a to dziecko mówi: tak, mamusia, ty już masz swoje dziecko, to ty już nas nie będziesz kochała. Kaśka się rozpłakała. Przytuliła to dziecko, wytłumaczyła jej, jak tylko umiała. Jest w tej chwili wszystko w porządku.
ale Kasia teraz rozumie, że to miłość musi jednakowo dzielić na te dzieci adopcyjne i na tego swojego synka. I popatrzcie jeszcze, tu się wtrącę, jaka jest trauma u takiego nawet małego dziecka, które się boi, że utraci miłość. Patrzcie, co to znaczy. No i teraz zobaczcie, i takie dziecko chcą dać, prawda, dwóm pedałom albo dwóm lesbijkom. No zobaczcie, zobaczcie to, co mówił ksiądz profesor dzisiaj. No, próbują sobie swoje prawa nowe ustawiać i Pana Boga na swoim, na jego miejscu postawić zamiast siebie. Zamiast Boga to siebie. To jest to. Cenowo wam o tym powiedziałem, bo takich cudów, ja tu dopiero jestem 7 lat, ale tutaj już mamy bardzo dużo. Już niektóre mam nawet spisane. To są autentyczne cuda, niewytłumaczalne. Kobieta w Jeleniej Górze. Jej brat się tu modli na Jerycho przez 7 dni i 6 nocy. Modli się w intencji swojej siostry, która ma raka wątroby. Siostra idzie na operację, tną brzuch, wyciągają wątrobę, a się okazuje wątroba czysta. No wszystkie zdjęcia wskazywały, że jest rak, nie ma raka. Z powrotem wątrobę na swoje miejsce zaszywają. Po 4 miesiącach ta pani tu przyjechała. Prosiłem, napisz to pani. Napisała, przywiozła zdjęcia, ksero tych wszystkich dokumentacji, mamy to. I takich przykładów jest coraz więcej. I Krzeszów naprawdę zasługuje na miejsce szacunku, na miejsce wielkich pielgrzymek. I to tak będzie. I chwała Bogu, że i ksiądz biskup, i wy jako Akcja Katolicka, ja tu wymyślam różne rzeczy. Przyjeżdżajcie 15 czerwca, w poniedziałek, telewizja Trwam, kolejny raz tu będzie. Niedawno była pielgrzymka motocyklistów. W tamtym roku było tu niecałe 40, w tym roku już było ich 140. A zapowiadają pan Wiktor Węgrzyn, ten, który jeździ tam na groby naszych bohaterów. W tym roku był zaangażowany w wyborach w Warszawie. Mówi, w tym przyszłym roku on przyjeżdża do Krzeszowa. Druga niedziela maja, stały termin. No i tak próbujemy. Kosztuje to pracy, wysiłku, ale proszę Państwa, jest satysfakcja. I dzisiaj patrząc na Was, bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że te pielgrzymki też będą coraz lepiej jeszcze zorganizowane. Może nas będzie więcej. Nie wolno się załamywać. Musi być jakoś. I to na tym kończę, żeby nie przedłużać. Pośpiewajmy jeszcze. Wszystkiego dobrego. Szczęść Wam Boże. Ko i królowo z jasnej góry, z wdzięcznym sercem dziś ku Tobie wznoszę wzrok. Nie potrafię podziękować za Twe serce, którym wspierasz każdy czyn mój, każdy krok. Jesteś tu, obok mnie, jesteś ze mną. W rannej mgle, w słońcu dnia i w noc ciemną. Bierasz mnie, chronisz mnie z tych ramiona. Jesteś tuż obok mnie każdy dzień. Jesteś tuż obok mnie, jesteś ze mną. W rannej mgle, w słońcu dnia i w noc ciemną. Wspierasz mnie, chronisz mnie z tych ramiona. Jesteś tuż obok mnie, każdy jest. Gdy upadam, Ty wyciągasz do mnie ręce. Gdy mi ciężko, Ty oddalasz to, co złe. Twa obecność czuję zawsze, czuję wszędzie. Tobą, Matko, tak radosne serce me. Jesteś tu, obok mnie, jesteś ze mną. W
rannej mgle, słońcu dnia i w noc ciemną. Wspierasz mnie, chronisz mnie w swych ramionach. Jesteś tuż obok mnie w każdy dzień. Jesteś tu obok mnie, jesteś ze mną. W rannej mgle, w słońcu dnia i w noc ciemną. Wspierasz mnie, chronisz mnie w swych ramionach. Jesteś tuż obok mnie w każdy dzień. Noc, Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Syn Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.